Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii, drugiej partii meczu o Mistrzostwo Świata w szachach 2021. Białym kolorem gra Magnus Carlsen, czarnymi gra Jan Niepomniachtchi, pretendent do tytułu mistrzowskiego. Panowie rozegrali bardzo interesującą partię i takie partie chyba będziemy chcieli oglądać w tym meczu. Na razie myślę, że nudy nie ma, więc przejdźmy może od razu do rzeczy. Magnus Carlsen zagrał D4, co mnie bardzo cieszy, dzięki temu bardziej mogę się zagłębić w swój repertuar debiutowy, no i myślę, że osoby, które grają D4 na pewno na tym skorzystają. Skoczek zagrywa na F6, posunięcie C4, E6 zagrywa Niepomniachtchi, tutaj skoczek na F3, posunięcie D5, no i Magnus Carlsen wybiera ruch G3, czyli partia katalońska. No, bardzo popularny debiut ostatnio. Nawet polscy zawodnicy Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek grali często ten debiut w swoim meczu. Moi drodzy widzowie, przejdźmy dalej. Goniec zagrywa na E7, to są bardzo normalne ruchy. Tutaj goniec G2 i kulturalnie panowie zrobili roszadę z jednej i z drugiej strony. I teraz pionek zbija na C4. No dobra. Jesteśmy teraz w takim punkcie, którym trzeba się zastanowić, co dalej. No bo teorię znać tutaj trzeba perfekcyjnie, żeby się odnaleźć w tej sytuacji. No, na razie ruch najlepszy w tej pozycji. Tutaj mnie poprawiają widzowie w komentarzu, za co serdecznie dziękuję. Hetman zagrywa na C2 z atakiem na pionka. No i teraz można grać różnie. Można grać posunięcie A6, można zagrać od razu B5, można skoczek C6. Bardzo dużo ciekawych wariantów tutaj powstaje. Na co jednak Niepomniachtchi postanowił tutaj postawić na ruch B5. No i ten ruch broni piona. Teoretycznie boimy się tego, że tutaj goniec atakuje wieżę, ale nic tutaj, że tak powiem, nie działa na korzyść białych, no bo zawsze skoczek na D5 tę wieżę zasłoni, ewentualnie pionek C6. No i teraz tak, moi drodzy, główna linia, jaka tutaj powinna być zagrana, co nie nastąpiło, to takie posunięcie jak A4. Na pewno tutaj czarne były przygotowane na to, no, bez dwóch zdań. Po tym ruchu należałoby zagrać prawdopodobnie B4. No, hetmanem na C4 zbić za bardzo nie wolno, bo goniec A6 i z tempem ten goniec wychodzi pięknie tutaj, wiążąc, pośrednio atakując wieżę. No, w każdym razie wyprowadzenie figury z tempem na pewno jest lepsze dla czarnych. W tej sytuacji należałoby prawdopodobnie zagrać skoczek z B na D2. Taki ruch jest możliwy. I na przykład po goniec B7 możemy zbić na C5. Pionek na C5 z atakiem w centrum. No i to jest taka potencjalna pozycja, która mogłaby powstać. No ale tak nie było. Magnus jednak postanowił tutaj zagrać ruch mało dokładny, ale na pewno opracowany. Skoczek na E5, moi drodzy. Dlaczego ten ruch jest taki mało poprawny? Wydaje się to dobrym posunięciem. Przede wszystkim widzimy, że atakujemy bezpośrednio wieżę, trzeba jakoś reagować. Albo skoczek D5, albo C6, tak naprawdę. No i teraz tak, jeżeli zagramy posunięcie skoczek D5, no to jest taki bardzo fajny ruch B3, który oddaje pionka i po wybiciu wybijamy hetmanem. No i cały myk polega na tym, że białe oddały piona za inicjatywę, za centrum tutaj, które możemy zbudować poprzez ruch E4. No i przede wszystkim wolna linia C, która dobrze tutaj działa. No i zawodnik tej klasy, no to na pewno woli grać bez pionka z inicjatywą niż bronić się nieco pasywniej. Lecz w partii było inaczej. C6 zagrały czarne. Bardzo ładna decyzja, mądra zarazem, no bo jeżeli tutaj byśmy się pokusili o wybicie pionka na C6, byśmy wybili, goniec by wybił, to jest wieża B8 i tak naprawdę w pionach jest porówno, a pozycja czarnych jest o wiele, wiele przyjemniejsza z prostego powodu. Goniec bardzo szybko może próbować grać na przykład na B7, to znaczy trzeba uważać oczywiście na zbicie pionka, no ale po biciu pionka na przykład to jest hetman D5, tam są pułapki, że atakujemy gońca, jakieś maty na G2, więc szybki rozwój figur czarnych powoduje to, że właśnie tutaj ta pozycja jest nieco przyjemniejsza. Tutaj nie zagłębiamy się za mocno, bo tak nie poszło. Moi drodzy, po ruchu C6 Carlsen stara się mieszać w pozycji i zagrywa A4. Bardzo ładny ruch, znowu bardzo, ja tak często mówię oczywiście, ale to jest ładny, mam tu na myśli, że dobry ruch. Po prostu grozimy wybiciem na B5.
No więc trzeba jakoś zareagować. Reagują czarne w sposób skoczek D5, to jest bardzo dobra reakcja. Tutaj panowie bardzo dobrze grają obydwaj, tu się nic strasznego nie dzieje. No i teraz skoczek zagrywa na C3, ale zadymka zaczyna się robić, bo niestandardowe ustawienie pionów, pionek mniej, więc fajnie się tutaj to układa. W ogóle silniki bardzo lubią pozycje czarnych, ale na szczęście grają ludzie, nie silniki. W ogóle mecz silników byłby chyba raczej nudnym meczem. Posunięcie F6, ok, skoczek na F3, uciekać trzeba. No i tak naprawdę widzimy, że pionki, szczególnie pionek F6, nie pozwala temu skoczkowi wejść z powrotem. No są plusy i minusy. I teraz posunięcie, no najlepsze w partii, w ogóle perfekcyjnie są tutaj zawodnicy przygotowani. Naprawdę muszę przyznać, że rewelacja, dobrze się to ogląda. Hetman D7. Kto z nas taki ruch by zagrał? Moi drodzy widzowie, dziwne posunięcie, ale to ma głęboki sens i to dobrze wygląda za moment. Ponieważ ten goniec C8, on będzie dobrze działał na B7, a skoczka jak się uda przestawić z A6 na C7 na przykład, no to czarne są dobrze tutaj, czarne mają dobrze ułożone te figury, powiedzmy, mogłyby być dobrze te figury ustawione w takiej pełnej harmonii, ale to jeszcze nie jest do końca zrobione. Białe idą na całość i grają E4. Plus taki, że silne centrum, minus taki, że skoczek idzie na B4, hetmanem trzeba uciec i skoczek zagrywa na D3. Teoretycznie taki skoczek to taka mała ośmiornica, tutaj te macki wszędzie wyciąga i atakuje przeciwnika, ale nie musimy się tego aż tak bardzo obawiać. Często bywa tak, że poświęcamy jakość wieża D1, wieża bije D3, taka idea oczywiście istnieje, lecz w partii Magnus zagrał zupełnie inaczej i zobaczcie, że tego gońca również zostawia w miejscu, bo ten skoczek dużą pracę wykonał na F6, na D5, na B4, na D3 i jeszcze jakby miał tutaj zbić gońca na C1, no to dużo ruchów wykonuje, prawda? A goniec nie wykonuje żadnego posunięcia, ale to nie koniec. E5, bardzo dobry ruch, no logika podpowiada, otwieramy gońca, tutaj zwalniamy dla skoczka miejsce. No dobrze, goniec zagrywa na B7, posunięcie rozwojowe jak najbardziej, no taki goniec na B7 jest potrzebny, na co Magnus odpowiada dobrze. W ogóle ta pozycja dla białych już się zrobiła przyjemniejsza, mimo wszystko silnik lubi tę pozycję. Bicie na F6 i goniec zbija na F6. Po wybiciu tutaj skoczek zagrywa na E4 dosyć aktywnie. No i teraz pytanie brzmi, czy możemy zbić tutaj na D4 pionka. Pionkożerstwo, jak widać, nie zawsze popłaca, bo jakbyśmy na przykład zbili tutaj na D4, to absolutnie wybijamy. Hetman wybija i myślę, że taki ruch jak skoczek G5 mógłby przysporzyć sporo problemów. Przepraszam najmocniej. Tutaj jest atak, bardzo słaby pionek na E6, no i jeszcze na H7 coś tam podwisa. Za cenę pionów jest para gońców przede wszystkim, no ale para gońców może nie ma tu takiego ogromnego znaczenia jak siła tego skoczka, który atakuje fajne miejsca. No cóż, tak nie było. Po skoczek E4 skoczek zagrał na A6. No właśnie, wszystko do tego momentu wygląda u białych dobrze, chociaż tak mówi silnik, cały czas to powtarzam, ale nie bójmy się mieć takiego skoczka w obozie absolutnie. Tutaj prawdopodobnie należałoby zrobić ruch skoczek bije na F6. Działamy na konkretach. No jeżeli zbijemy pionkiem, to dosyć ładnie wygląda goniec H6 i to jest dosyć taka pozycyjka sympatyczna, aczkolwiek może białe nie widziały tu nic konkretnego, jak już jest w zamyśle jakiś tam atak, no to wiadomo, że redukcja figur nie jest wskazana, no ale jakbyśmy wybili, na przykład jakby zbiła wieża powiedzmy, no to też tutaj możemy się fajnie skoczkiem ustawić na E5 i na przykład jak zbija hetman na D4, no to mamy bicie na A5 i myślę, że pozycja marzenie dla białych. Zobaczcie, że tu po diagonali ten goniec świetnie działa, wieża dobrze uderza w skoczka, związania są porobione, no ciężka sytuacja by była. Oczywiście to się łatwo mówi, tutaj tylko tak sobie gdybamy, no ale w tej pozycji po skoczek E4 i skoczek na A6 Carlsen zagrywa od razu skoczkiem na E5. Tutaj chyba było takie małe zadowolenie ze strony Rosjanina i tutaj od razu wybił gońcem na E5. W ogóle grając skoczkiem na E5 Magnus oddaje jakość. Nie widać tego może jeszcze gołym okiem, ale
Tak też się dzieje. Skoczek na c5. Moi drodzy, dobre zagranie. W ogóle wybicie teraz tutaj nie za wiele daje, no bo jak wybijemy na c5, skoczek wybije, to skoczek zawsze wróci na d3, pionek więcej zostaje i gra gitara. Nie ma za dużo figur, a tutaj skoczek białym by się bardzo przydał. No ale skoczek zagrał na d6, na co czarne odpowiedziały skoczek b3. No i widzimy atak na wieżę, atak na gońca. I to dwa skoczki robią. W ogóle robi się gorąco. Oczywiście Carlsen to miał wszystko przemyślane, taką decyzję podjął i tak grał. Wieża b1, na co czarne oczywiście decydują się i biją gońca. Wieża na c1, skoczek na c1, wieża na c1. I widać tutaj naprawdę ogromną odwagę mistrza świata. Oczywiście silnik bardzo lubi pozycje czarne. I to jest takie minus 1,30. To jest dosyć dużo tak naprawdę, ale dla człowieka no to nie jest takie oczywiste. Z tego względu, że skoczek na d6 jest tutaj bardzo dobrą figurą. To jest jedno, ale zwróćmy uwagę, że pionek i jakość mniej po stronie białych. No właśnie, to nie jest takie łatwe. Jak grają czarne? Czarne grają perfekcyjnie póki co. Wieża ab8. Bronić gońca trzeba. Na co wieża d1 łapie tutaj po prostu wolną linię, żeby stać troszeczkę aktywniej. I goniec a8. Z kolei goniec a8 już jest takim ruchem, który powoduje jakieś tam fajne opcje. Tutaj Magnus mógł na przykład zbić na B5 skoczkiem z atakiem na hetmana, ale nie chciał prawdopodobnie otwierać linii. Tak mi się wydaje, no, ale to widzicie, ciężko się tutaj w umysł mistrza świata, ciężko porównywać nasze myślenie z myśleniem mistrza świata. Moi drodzy, można byłoby jednak czarnymi zagrać trochę inaczej i spróbować uprościć pozycję. Mianowicie, można by było zbić. Ja sobie zdaję sprawę, że takie pionki nie wyglądają atrakcyjnie, ale dosyć konkretnie, bo wieża zaczyna tutaj powoli działać. I na przykład po wybiciu na c4, goniec c8, aby wzmocnić obronę punktu e6, hetman mógłby wybić, wieża mogłaby wybić na przykład na b2, to są takie teoretyczne zagrania. Tutaj oczywiście bicia się nie boją, czarne się nie boją, bo hetman c7, hetman dobrze tam zaczyna działać, więc tutaj na przykład f4, wzmocnienie łańcucha pionków byłoby na miejscu i na przykład ruch c5 z próbą wymiany hetmana, hetman na przykład na a3 i wieża b6. Taka pozycja, no, nieco lepsza dla czarnych, troszkę więcej przestrzeni niby czarne mają, ale mimo wszystko skoczek bardzo silny. Ja jestem ciekawy, jak białe miałyby realizować przewagę, żeby wygrywać te pozycje. No ale odwaga mistrza świata właśnie na tym polega, że podejmuje próbę i to się przede wszystkim liczy. Goniec zagrywa na a8, goniec na e4. Goniec zmierza teraz po tej diagonali b1, h7, żeby próbować też nadgryzać króla. Po tym posunięciu Niepomniaczy znowu mógł zbić tutaj na A4 pionka, spróbować jednak otworzyć, ale prawdopodobnie nie zrobił tego po raz kolejny, no bo miał w planach zupełnie inną koncepcję, nie chciał otwierać wieży. No cóż, zagrał C3. No takie posunięcie nieco dziwaczne, ale w zasadzie nie rozumiem tego ruchu, szczerze mówiąc. W każdym razie tutaj skoczek na C4 też mógł w pewnym momencie zbić, no ale czarne były tego świadome, czarne mają pionka więcej, więc mogą też go oddać, mają jakość więcej, więc w dobrej konfiguracji, jak się wymieni figury, to jest dobrze. No ale tak poszło. Hetman C2 wtrącił. Przede wszystkim ważniejszy jest pionek na H7. No to tutaj G6 trzeba zagrać automatycznie i pionek zbił na C3. Pionek teraz zbił na A4, no tutaj jakby na przykład było zagranie na C5, co niestety byłoby złym ruchem, bo to jest próba wymiany aktywnego gońca E4, no to tutaj białe by mogły to wybić i AB. I teraz jak zagramy zaraz C5, C4, ten skoczek, no tu w ogóle ta pozycja białych jest o wiele, wiele lepsza. Więc no, czarne też czujnie i dobrze grają. No, Nepo, mimo że troszeczkę stoi w defensywie, no to naprawdę wykonuje dobre posunięcia. Hetman wybił na A4, wieża z F na D8, broniąc hetmana, próbując prawdopodobnie grać C5, wieża A1. No, widzimy tutaj, Carlsen szuka opcji, aby atakować przeciwnika po różnych stronach. C5 zostało zagrane, hetman C4 z obroną, z asekuracją mimo wszystko. Wymiana gońców nastąpiła, skoczek wymienił i grożą piękne widełki. No to oczywiście nie nastąpi, bo jest król H8 i skoczek wrócił na D6. No dobra, pozycja jest
teraz oceniana jako no, taka równa. Jak jest równa, to znaczy, że bez jakości, jak białe grają, to znaczy, że mają jakąś perspektywę, tak mi się wydaje. Tak zresztą chyba w szachach też troszeczkę jest. Wieża B6 zagrała, hetman zbił kolejnego piona, więc widzimy teraz, mamy na szachownicy pionka więcej po stronie białych, więc troszeczkę tych pionków białe odzyskały. No i teraz, moi drodzy, po wieża z D na B8 następuje szereg takich posunięć dosyć prostych, mianowicie król G2, żeby nie było wymiany na B1, tutaj wieża B1 groziło. Posunięcie A6, aby bronić pionka. Król H3 znajduje bezpieczną przystań na H3. Naprawdę tutaj król czuje się teraz bardzo, bardzo bezpiecznie. Wieża zagrywa na C6, hetman D4 cały czas z asekuracją. Król G8, posunięcie C4. Troszkę wyżej zawsze ten ruch. Hetman C7. No i tak naprawdę po takim ruchu tutaj widać, że no, czarne nie mają chyba jakiejś koncepcji dobrej na grę. Nie wiem, czy on by chciał zagrać na B6. Tu zawsze hetman idzie na G4. Tak też się dzieje w tej sytuacji. No i Nepo nie wytrzymuje ciśnienia, aczkolwiek to nie jest jakieś złe posunięcie, które wykonał w tej partii. No bo mógłby oczywiście wrócić na E7. Hetman mógłby wrócić na D4 i tak partia mogłaby się zakończyć remisem. Nepo postanowił uprościć pozycję i wybił na D6. Pionek wybił na D6, hetman wybił, pozycja jest równa materialnie, ale jest ruch C5, na co czarne decydują się grać aktywną obronę i nie grać takiego posunięcia jak hetman C6, bo to jakiś hetman C4 i wiecie, z techniką Magnusa mogłoby być no, zabójcze tutaj dla czarnych. Hetman wybił na C5, dlatego też jest wybicie pionka z szachem, król G7 i wieża zbiła na A6. Mamy pionka więcej po stronie białych. Jeżeli byśmy na przykład czarnymi wybili pionka na F2, no to partia by się szybko skończyła. Hetman E5. Szach i bierzemy wieżę. No więc pionek jest nietykalny. W tej sytuacji wieża zagrała na F8, atak na piona. F4. No i niestety dla białych wymiana hetmanów jest nieunikniona. Tutaj po wybiciu trzeba odbić wieżę. To jest bardzo ważna rzecz w końcówce, jeśli chodzi o obronę. Piony niech się trzymają razem. Wieża dała szacha, król G8, król G4. To są ruchy dosyć proste teraz z czarnymi i białymi. Wieża B5, wieża E7. Jakieś takie wyczekujące posunięcie. Wieża A5, wieża E5. Widzimy też, że wieża przecina tutaj też właśnie piątą linię. No, wybicie wiąże się z porażką, więc trzeba czarną wieżą uciekać na A7, H4, król G7 i H5. Jeszcze istnieje próba właśnie taka, że jak będzie wybicie pionka, no to król zbija. Teoretycznie ten jest wolny pionek i tutaj białe mogą próbować wygrywać, aczkolwiek to prawdopodobnie też jest remis, ale łatwiej atakować niż się bronić. Po ruchu H5 król zagrywa na H6, król na H4 i wieża A1. Super aktywność wieży powoduje konkretne działania. G4 ze strony białych, szach nastąpił, król G3 i prosta droga do remisu, moi drodzy. Bicie na H5. Tutaj bardzo sprytnie, oczywiście wybicie wiąże się z remisem totalnie, ale wieża dała szacha. Bardzo sprytnie król zagrał na G7 i G5. Pionki złączone, tu się trzyma pole H6, jednakże jest szach wieżą, król F2. I wieża A1. Aktywnie daleko będziemy atakować białego króla. Wieża na H6 chce wziąć piona. No okej, ma prawo, ale jest wieża A4. I nie widać tutaj za bardzo obrony. Król F3, wieża A3. Nie obrony, tylko opcji na zwycięstwo. Król F2, wieża A4. Jak ruszymy pionkiem, no to tutaj będzie szach na F4. Panowie zgodzili się na remis, ale partia według mnie była bardzo interesująca mimo remisu. Magnus po raz kolejny pokazał, że gra na maksa, poświęcając piona za inicjatywę, troszkę niepoprawnie w debiucie, co się na pewno kibicom może podobać. Ja jestem z tej partii no, bardzo zadowolony, bardzo mi się ta partia podobała. Piszcie w komentarzu, co sądzicie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.